Otwieram 36. sesję Rady Gminy Obrza. Na sesji witam pana wójta Andrzeja Płaska, skarbnika Grzegorza Kurniego, pracowników Urzędu Gminy, naszych sołtysów, panie i panów radnych. Proszę o zalogowanie się do systemu, naciskając niebieski przycisk. Jeszcze jedna osoba. Jednej będzie brakować. Czyli na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Każdy z państwa radnych otrzymał porządek obrad i materiały do dzisiejszej sesji na piśmie. Czy są propozycje zmian do porządku obrad? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Głosowanie udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Proszę pana skarbnika. Zmiany w uchwale budżetowej dotyczą wprowadzenia nowych pozycji dochodów. Są też zmniejszenia, ale ogólna kwota jest na plus w kwocie 3 115 895 zł 99 groszy. I to są dochody na dotacje, na program Poznaj Polskę, zwrot podatku akcyzowego, zakup podręczników. Na świadczenie rodzinne jest zmniejszenie o 50 tysięcy, ale to wynika z szacunków i z zapotrzebowania, nie to, że ktoś tam jest na to dotarł, bo wyjdzie, wychodzi, że mam za dużo przypisane. I jest jedna poważna pozycja zwiększająca dochody, to jest zarządzające do 88 tysięcy. To są udziały w podatku od osób fizycznych, które według Skarbu Państwa były planowane na następny rok. Zostały przesunięte na ten, gminą zostały przydzielone w tym roku, to jest na 13,7 miliarda, o których tam się tutaj zmieni. Te 2,8 to jest minimalna kwota, jaką każda gmina dostała, niektórzy mogą tam dostać więcej, pewnie z jakichś tam innych wyliczeń. A ta, jakby te dochody, jakie było jej przeznaczenie, czy tak było to uzasadniane, że na wzrost właśnie kosztów opału czy energii elektrycznej, to jest na to przeznaczone. I te dochody są w budżecie rozdysponowane według przeznaczenia. Tam są też środki na fundusz pomocy, to jest te ukraińskie dochody, że tak je nazwijmy. Tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, to proszę o odczytanie tej uchwały. Uchwała nr 36 na 239 na 22 Rady Gminy Obrza z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Rada Gminy Obrza uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 30 na 197 na 21 Rady Gminy Obrza z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany. Ustalone paragraf 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 67 3 560 zł 88 groszy zwiększa się o kwotę 3 miliony
115 895 zł 99 groszy. To jest do wysokości 30 419 456 zł 87 groszy. Z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 23 230 474 zł 48 groszy. Zwiększa się o kwotę 3 204 158 zł 99 groszy. To jest kwoty 26 434 633 zł 47 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 3 773 086 zł 40 groszy. Zmniejsza się o kwotę 88 263 zł. To jest za kwoty 3 684 823 zł 40 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W tym dotacje celowe, środki na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Ostalami w kwocie 8 481 834 zł 90 groszy. Dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej realizowane w drodze podwójnej na zadanie administracji rządowej w kwocie 30 118 zł. Ustalone w paragrafie 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 29 604 880 zł 38 groszy. Zwiększa się o kwotę 3 115 895 zł 99 groszy. To jest do wysokości 32 720 776 zł 37 groszy. Z tego wydatki bieżące ustalone na kwotę 23 578 789 zł 98 groszy. Zwiększa się o kwotę 2 995 110 groszy. To jest do wysokości 26 543 900 zł 97 groszy. Wydatki majątkowe ustalone na kwotę 6 026 090 zł 40 groszy. Zwiększa się o kwotę 150 785 zł. To jest do wysokości 6 176 875 zł 40 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Ostalami w kwocie 8 481 834 zł 90 groszy. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 118 zł. Określono w paragrafie 5 rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł. Zwiększa się o kwotę 200 000 zł. To jest za kwotę 220 000 zł. Określony w paragrafie 6 dotacje z budżetu gminy określa się zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na zadanie inwestycyjne określa się według załącznika nr 4. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się budżetowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do treści uchwały? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło 14 radnych. Za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę. Słowo. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą, wprowadzone są dochody, czy dopasowane jest do uchwały budżetowej, tabela z dochodami, tam z wydatkami, z tymi wyliczeniami. I w załączniku przedsięwzięć wprowadzone są nowe inwestycje, które mamy promesy inwestycyjne z Polskiego Ładu, a są wprowadzone po to, żeby wydłużyć procedurę już dokumentacyjną, bo przygotowujemy się do zawierania umów na programy funkcjonalno-użytkowe, które służą do dalszej realizacji i trzeba było to umieścić w budżecie i też rozpisać na kolejne lata, jak będzie rozplanowane tych nowych inwestycji. To są takie zmiany. Nowe inwestycje to jest to, co jest w uchwale. Zmiany uchwały. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, to proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 36 na 240 na 22 Rady Gminowca z dnia 21 października 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Rada Gminy Obsza uchwala co następuje. Paragraf 1.
Zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr 30/98/21 Rady Gminowca z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wydarzeniu gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do treści uchwały? Nie mam. To przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów prawnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Obrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Proszę bardzo. W roku 2023 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 280 tysięcy. Do zadań publicznych realizowanych w tym roku, w 2023, należy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej. Proszę o podjęcie uchwały. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, to proszę o pytanie projektu uchwały. Uchwała nr 36/241/22 Rady Gminy Obrza z dnia 21 października 2022 roku. W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Obrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się program współpracy gminy Obrza z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok w brzmieniu jak z załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do treści uchwały? Nie ma. To przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022. Proszę. Panie i panowie radni, otrzymali taką informację? Czy odczytywać ją? Czy są jakieś pytania? Nie. To jest dosyć jasno przedstawione. Chyba, że jeżeli są pytania, to pośród radnych to. Nie ma pytań? Skoro nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu. Zacznę od informacji z analizy doświadczeń majątkowych złożonych wójtowi gminy Obrza za 2021 rok. Wszyscy dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych złożyli te oświadczenia. Ja złożyłem oświadczenie też majątkowe do wojewody lubelskiego. Nie było żadnych zastrzeżeń co do złożonych informacji. Prócz tego w okresie międzysesyjnym tak, był wykonany remont drogi 863 na odcinku 2 km od odcinka tutaj ukończonego w roku ubiegłym do końca, tak powiem, zabudowań w miejscowości Zamk, także zostało jeszcze do wykonania na naszym terenie, na terenie województwa lubelskiego 2 km tej drogi. Myślę, że to uda się dokończyć ten odcinek w roku następnym. Zakończono i odebrano już
zadanie termodernizacja budynku w użyteczności publicznej, które do tego zadania wchodziły tak Urząd Gminy Owsza, gdzie tam była założona fotowoltaika na budynku, klimatyzacja, wymiana centralnego ogrzewania, budynek szkoły podstawowej w Babicach, to była wymiana tam stolarki okiennej, wymiana też centralnego ogrzewania z węgla, dopalania węglowego na pelet, podobnie było w szkole podstawowej. W zamku też docieplenie stropów, izolacja fundamentów. W szkole w Obszy była też wymiana, znaczy docieplenie fundamentów, izolacja, przepraszam, fundamentów, izolacja stropów, cała orygnowanie i tak dalej, tak jakby były ten remont zadaszenia na budynku. I to już w tej chwili mówię, zostało odebrane, jesteśmy w tej chwili na etapie regulowania należności. Zakończył się też etap zmiany oświetlenia ulicznego istniejącego, bo w tej chwili za chwilę będziemy zgłaszać przetarg na modernizację, znaczy nie modernizację, tylko budowę nowego oświetlenia ulicznego na zabudowach tam kolonijnych w miejscowości Zamk, Obsza, Dobice i na odcinku między Obszą a Wolą Obszańską przy budowanym chodniku drogi wojewódzkiej. Od rano też w tej chwili już w tym tygodniu podpisany był protokół na odbiór chodnika na całym odcinku Woli Obszańskiej w miejscowości Wola Obszańska. Rozpoczęto modernizację stacji uzdatniania wody w Babicach. Tam jest przebudowa tego budynku hydroforni. Tam akurat w tej chwili na ten rok zaplanowana jest wymiana pokrycia dachowego. To w tej chwili jest akurat robione, bo tam rozebrany taki istniejący w tej chwili, to był na początku stropoda, później był zadaszenie z blachy kapelowej. W tej chwili będzie zbudowane są podniesiony ten budynek jest i będzie dach dwuspadowy też z blachy i tam będzie modernizacja tych istniejących zbiorników, bo tam jest 3 zbiorniki po 300 metrów sześciennych wody. Żeby zmagazynować, bo to jest naprawdę dość spory wodociąg jak na nasze warunki, bo zaopatrujemy gminę Obsza, część Łukowa, część Księżpol, praktycznie większość gminy Tarnogród i aż na województwo podkarpackie do gminy Kryłówka sięga. Oprócz tego zostało wypłacone ponad 400 wypłat dla korzystających z upału na węgiel. Kwota była ponad 1 200 000 złotych. To było do tego dodatku węglowego, którego tego mówię. To wiele kontrowersji budzi, bo sporo takich wniosków się, że było na ten sam numer budynku, gdzie nie ma możliwości wykładania. Później się okazało tak, bo były inne informacje, że
nie będzie tego sprawdzał, ale później weszło rozporządzenie ministra ochrony środowiska, że trzeba sprawdzać, weryfikować to, te złożone wnioski i na jeden numer budynku nie może być więcej złożonych jak jeden wniosek, a jeżeli jest dwa wnioski, to ten wniosek otrzymuje dopłatę, który był złożony wcześniej. Zostały też w okresie międzysesyjnym złożony wniosek do programu rozwoju obszarów wiejskich na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Owsza, tutaj przy drodze wojewódzkiej 863 od kościoła, tak powiem, do drogi gminnej Obszy, które w planie zagospodarowania przestrzennego są tereny budowlane, zabudowy zabudowej do pana Hałajki. Tam jest zaplanowana budowa właśnie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Oprócz tego odcinek sieci wodociągowej od Krzyżówki, tutaj przy drodze 863 przy kościele do kolonii Obsza za cmentarza. No i bieżące prace odrębne. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, oświadczenia radnych. Proszę, nikt nie ma pytań? Ja mam takie pytanie. Czy to prawda, że tutaj ze straży, z powiatu jakieś przeprowadzane były kontrole w budynkach, w blokach tam na osiedlu i w szkołach pod względem przeznaczeniem na schrony, czy coś takiego? Było nie. Była niedawno kontrola ze Straży Leśnej i z Powiatowej Straży Pożarnej, ale tyle co tam za tu tak zastrzeżenie było nawet dzisiaj kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej zawieszali tabliczki informujące, gdzie są hydranty, bo faktycznie nie było. Były te tabliczki, ale nie były do tego, że gdzie są hydranty. Ja słyszałem właśnie, że to sprawy zbił Braja. Nie. To znaczy ja przynajmniej o tym nic nie wiem. A ja wiem. Do mnie straż dzwoniła pewnie i mówili, że chcą zobaczyć pomieszczenia piwniczne. W piwnicznych blokach, tak? Nie powiedzieli na jaki, ale robili wszędzie zdjęcia. W każdym bloku byli, robili zdjęcia. Ale naprawdę nie wiem, co powiedzieć. A w jakim to wybuchu? Można się domyśleć, tak? Znaczy ja też to wiem, bo gdzieś w Kapronia tam w tych piwnicach. W tym domu weselnym też tak. No. A to usiedli chyba i w szkole. I w szkołach byli, bo mówił właśnie do mnie, że jesteśmy w szkole jakiejś tam chyba Babica czy coś i będziemy za pół godziny na osiedlu. To znaczy, nie wiem, pewnie tylko po takich, ale natomiast mówię, ja nie byłem informowany o takim. A jeszcze jedno, a bo to w telewizji tak nagłaśniali, że w każdych tam gminach czy jednostkach samorządu są zabezpieczone, nie wiem jak to się nazywa, szczepionki czy jak jodę. To znaczy, proszę Państwa, mamy to w tej chwili dla każdego mieszkańca jest zabezpieczone, tylko że to żadnej profilaktyki nie ma. To nie, przypadku, wypadek, żeby tak. Się do tego, ale mamy to na stałe. W razie jakiegoś wybuchu i zdążył. To jest do tego. Także to będą punkty, jeżeli by tak się wydarzyło, to jest przeznaczony do tego ośrodek zdrowia i szkoły podstawowe na terenie gminy, nie? Także, ale
Mamy to na stanie, bo wybrałem to z komendy powiatowej w sprawie pożaru. Ale tutaj się... nic nie mówili, że nie, bo... nie, naprawdę nie. No nie, ale to już mogli być powołani. Być może, to być może właśnie zarządcy, pewnie byli informowani, nie? Natomiast mówię, ogólnie to nie było tutaj jakiegoś, ja nie miałem zarozumienia. Nie ma co strasznie. Ja jeszcze chwilę, bo jest też obowiązek przedłożenia informacji z analizy oświadczeń majątkowych. Do 31 października musi być przedstawiona Radzie analiza, więc działając na podstawie uchwały o samorządzie gminnym, dokonano analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy. Obszar zobowiązany do ich złożenia. Łącznie zobowiązanych jest 14 radnych do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Gminy. Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia. W ustawowym terminie to jest do dnia 30 kwietnia w 2 egzemplarzach. Ja również złożyłem do wojewody lubelskiemu. Wojewoda nie stwierdził nieprawidłowości. Tak samo tutaj wśród radnych nie było żadnych nieprawidłowości. Do dnia 21 października nie było analizy jeszcze z Urzędu Skarbowego w Bugoraju, także jest taki obowiązek, który chcę tu informację muszę przedstawić. Są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. To dziękując wszystkim za udział w sesji. Zamykam 26. sesję Rady Gminy. Dziękuję.